Słowo pouczenia. Wstęp do pouczeń. To, co zapisujesz, jest po to, aby ludzie zrozumieli, że ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia. Że trzeba, pragnąc mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuje, pragnąc żyć według pouczeń moich. Nie jesteś osobą wyjątkową. Jesteś jak wielu, słaba, wplątana w układy tego świata, z których cię wyprowadzam do życia wiecznego dzięki temu, że chcesz mnie słuchać i być mi posłuszna. W przeciwnym razie ginęłabyś jak inni w grzechu i upadku, jak ginęłaś wielokrotnie zanim serce twoje zwróciło się do mnie. Słyszenie w sercu mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w Chrzcie Świętym i każdy może rozpoznać pouczenia moje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał. Jeśli będzie usiłował żyć według nich. Wtedy dam obfitość wielką, bo jestem Ojcem kochającym i troszczącym się o zbawienie każdego dziecka mojego. Za każdego przecież oddałem życie moje na krzyżu, aby ocalać, aby prowadzić, aby zbawić. Droga krzyżowa człowieczego życia to czyściec na ziemi. Kto go przyjmie, wzięty będzie do nieba jak Maryja. Ona jest wzorem dla każdego człowieka, jej fiat na wszelką wolę Boga, jej macierzyńska miłość wobec moich dzieci i jej oblubieńcze zjednoczenie ze mną. Piątek 9 lutego 1990 roku godzina 10:30 zakon to nie przynależność, lecz stan serca zaślubionego Bogu. N 18 lutego 1990 roku godzina 10:10 jeśli idziesz do drugiego człowieka beze mnie, to niepotrzebnie idziesz. Jeśli chcesz mu pomagać swymi siłami tylko, to dodasz swoją słabość i grzeszność do jego słabości i grzeszności. Jeśli zwracasz się do innego, by go zawrócić na drogi moje, a nie błagasz w skrusze, abym ja ciebie nawrócił, to zgorszysz jego duszę twoim faryzaizmem i pychą. Jeśli chcesz okazać drugiemu miłość, a nie okazujesz jej mnie ponad wszystko, to zamkniesz go we własnym egoizmie. Jeżeli pragniesz dać światu mnie, a nie dajesz mi bez reszty siebie, to dasz im tylko swoją obłudę i próżność. Nawracajcie się, dzieci moje, na moją drogę, jaką ukazałem wam w kazaniu na górze i moim własnym życiem. Idźcie i głoście światu Ewangelię sami, będąc świadkami ewangelicznego życia jak Maryja. Amen. J17:26b, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Poniedziałek 19 lutego 1990 roku godzina 9:20 dotąd twoja droga była między ludźmi i oni cię wspierali. Byłaś jak powój, który pnie się do słońca pociągany jego światłem i ciepłem po pniu innej rośliny. Zabiorę ci teraz ten pień, byś umocniła swe łodygi czerpiąc siłę tylko ze mnie. Niech moja miłość i twoje pragnienie wystarczą. Niech one staną się dla ciebie znacznie większą ostoją i skałą nieporuszoną żadnym wiatrem przychodzącym ze świata i żadną burzą twej duszy. Mk 10:18b. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Wtorek 20 lutego 1990 roku godzina 9. Jeżeli nie kochasz taką samą miłością tych, którzy cię miłują i tych, którzy cię nienawidzą, to nie łudź się,
że kochasz kogokolwiek oprócz siebie samej. Godzina 12:45. Wczoraj dowiedziałam się o konflikcie między dwoma kapłanami. Dziś na mszy świętej byłam w katedrze o godzinie 7:30. Uderzyły mnie czytania JK 4:1-10, PS 55, MK 9:30-37. Przed południem poszłam do kościoła Palotynów, by się modlić za tych skłóconych ludzi. Kościół był pusty i cichy. Odebrałam słowa: uważaj, abyś walcząc w swej obronie nie miał diabła za sojusznika. Jednocześnie było poznanie obrazowe, dwie walczące postacie, a w środku pomiędzy nimi Chrystus rozdzielający ich sobą. Ciosy kierowane na przeciwnika uderzają Chrystusa, i jest on bity przez obydwu. Wokół w roli kibiców wyjące i podskakujące z radości postacie szatanów. Dalej płacząca Matka Boża z twarzą zasłoniętą dłońmi. Jeszcze dalej zastygli w przerażeniu aniołowie i święci. Bardzo cierpiałam widząc to. Przepraszałam Pana, błagałam o miłosierdzie i opamiętanie dla walczących. Obiecywałam Panu, że na najbliższej mszy świętej złożę z siebie ofiarę za nich i było mi przykro, że stanie się to dopiero jutro. Chciałam za obydwu przyjąć Jezusa w komunii świętej. Kiedy tak trwałam w bólu i modlitwie w pustym kościele, niespodziewanie przygotowano ołtarz do mszy świętej. Wszedł jeden mężczyzna i zajął miejsce w pierwszej ławce, oraz kapłan w złotym ornacie. Miał złoty pierścień na prawej dłoni i sprawował ofiarę Chrystusa po łacinie. 16. Słowo pouczenia. Gdy nadszedł moment komunii świętej, kapłan złamał drugą połowę hostii kapłańskiej z ołtarza na trzy części, z których podał mi dwie jednocześnie. Po chwili kościół znów był pusty, a w nim tylko ja z Panem Jezusem zdziwiona cudem Jego łaski. Poniedziałek 26 lutego 1990 roku godzina 19:55. Potrzeba Ci modlitwy, która jest oddechem duszy, nieustannym napełnieniem duszy mną, tak jak oddychając napełniasz płuca powietrzem, by żyć. Świat jest pełen mojego bólu. Oddychając mną, oddychasz moją miłością i moim bólem. Straszny jest świat depczący moją cierpiącą miłość. Taki jest świat, pełen grzechu i taka jest moja miłość, moje miłosierdzie dla świata, który je ukrzyżował. Świat ukrzyżował mnie powtórnie w sercach moich dzieci. Gdy moja agonia w świecie dobiegnie końca, przyjdą dni ciemności, by pochłonąć tych, którzy mnie ukrzyżowali. I zrzuci ziemia z siebie plugastwo grzechu. Spali ogniem i zmyje wodą. I nastanie świt zmartwychwstania mojego i jasny dzień zmartwychwstania miłości. Świat wypełniony będzie miłością zmartwychwstałą czystą, świętą. W niej żyć będą moje dzieci miłości czystej, dzięki tym, którzy umrą za ich ocalenie. I żyć będą w miłości dzięki tym, którzy w bólu oddadzą życie dla miłości. Każde ziarno Twojego umierania rodzi owoce życia jest czyimś zmartwychwstaniem. Moim zmartwychwstaniem w duszy ludzkiej. Amen. 4 marca 1990 roku godzina 22:30, zapytałam, czy są we mnie jakieś niewłaściwe przywiązania. Tak, do siebie samej.
Jak od tego odejść? W żadnej sytuacji nie brać siebie pod uwagę, nie liczyć się ze sobą, tylko z moją wolą. Raduj się moją wolą, jakakolwiek jest. W niej ja jestem. Piątek 9 marca 1990 roku, godzina 11:25, Droga Krzyżowa, i spójrz, jak ja przyjąłem niesprawiedliwość ludzką. Czyż prawda Boża nie jest w tobie większa niż sąd ludzki? Czyż sąd Boga twojego nie jest dla ciebie ważniejszy, a miłość moja większa? 2. Zaprzyj się siebie i weź krzyż twój codzienny. Jeśli go odrzucisz, odrzucisz miłość moją, która na ziemi jest ukrzyżowana po to, by zajaśniała pełnią chwały w duszy twojej. 3. To nic, że upadniesz. Że zaznasz bólu i upokorzenia upadków. Z nich przecież świętość twoją zrodzę, jeśli zapragniesz, bym ja cię podnosił i oczyszczał. 4. Popatrz, matkę ci dałem, aby była podporą twego serca i aby przez jej niepokalane serce płynęła miłość czysta, jaką dla ciebie rodzę w duszy twojej. Versus. I ludzi także przyślę, aby byli twymi pomocnikami w zniesieniu trudu codzienności twojej. Zaznasz mojej opieki i mojej realnej pomocy przez ich obecność przy tobie. Zauważ to. 6. Nie tylko pomoc ich rąk otrzymasz, ale także w nich dostrzeżesz miłosierną miłość moją, która pochyla się nad tobą, by otrzeć twoją twarz z potu, łez i brudu życia ziemskiego. 7. Zaufaj mi także wtedy, gdy upadniesz powtórnie. Spojrzyj wprawdzie na twoją nędzę i słabość, i przylgnij całym sercem do mnie, by miłość moja cię podniosła i napełniła mocą Ducha Świętego. 8. Nie lękaj się. Idź i głoś prawdę o mojej miłości. Krzycz i wołaj, by zapragnęli zbawienia przez krzyż mój i moje zmartwychwstanie. By przyjęli zmartwychwstanie moje. 9. Dziecko moje, nie zapomnij o swojej słabości. W pokorze proś o przebaczenie i w pokorze przebaczaj braciom twoim. Bądź dla nich miłosierdziem, jak ja dla ciebie jestem. X. Oddaj wszystko, co nie jest miłością Bożą w tobie. Oddaj swoją ludzką nędzę i grzeszność, i te wszystkie szaty egoizmu, pychy i próżności, jakimi tą nędzę okrywasz. Stań naga przed Bogiem twoim, abym mógł przyodziać cię w świętość moją. 11. Przyjmij z miłością ból, jaki zadają ci twoi bracia. To ból oczyszczenia twej duszy dokonany rękami ludzkimi z woli Ojca. Pozwól ukrzyżować się jak ja, aby pełnia miłości dla braci zajaśniała w tobie. 17. Alicja Lęczewska. 12. Pozwól, aby przebili twoje serce, aby żądali śmierć twojemu ciału. Cielesności twojej. Umrzyj dla siebie, aby dusza twoja wolna była w Bogu, aby Bóg wolny był w duszy twojej. Pozwól, aby przez ranę twego serca płynęła krew moja, krew zbawienia dla wielu. 13. Nie jesteś sama. Nie pozostaniesz na krzyżu boleści. Zejdziesz z niego odrodzona i święta. W ramionach matki znajdziesz pokój mój i miłość moją. 14. Pragnij, bym oddzielił cię, uwolnił od twej cielesności, przywiązań do świata i siebie samej. Czas zmartwychwstania nadchodzi. Wyjdź i ukaż światu czystą miłość.
Ukaż światu mnie zmartwychwstałego w Tobie. 15. Oto jestem w Tobie czystą miłością, idź i czyń bliźnim, co ja Tobie uczyniłem. Bądź dla nich taka, jaki ja jestem dla Ciebie. Niech poznają w Tobie wybaczającą miłość moją i moje miłosierdzie pochylone nad nimi w drodze krzyżowej ich życia na ziemi. Amen. N. 11 marca 1990 roku. G. 22, 50. Pan pozwolił mi zrozumieć, jak wygląda droga prowadząca do świętości. To jest droga nieustannego czuwania i nieustannej walki ze słabościami własnej ludzkiej natury i z pokusami, do których szatan nakłania duszę. Wysiłek, by te pokusy rozpoznawać, zanim zaciemnią duszę i rozum. Świętość jest owocem zwycięstwa w kolejnych potyczkach i głównej bitwie, jaką jest życie na ziemi. Linia frontu znajduje się wewnątrz człowieka, w jego duszy. I niezależnie od pomocy Bożej w postaci łaski, decyzja o wygranej zależy wyłącznie od człowieka, od jego wysiłku i wyboru. Nie ma świętości bez wysiłku, dlatego Pan stwarza okoliczności, gdzie można wykazać się wysiłkiem w walce, oraz decyzjami określającymi wybór. Te okoliczności ciągle zmuszają do coraz doskonalszego wysiłku na miarę świętości, jaką Bóg chce dać duszy, które pragnie Mu być wierna. Trudności, krzywdy, cierpienia, wszystko, co trudne i bolesne, stanowi te okoliczności, by walczyć nie z tymi okolicznościami i nie z ludźmi je tworzącymi, ale z sobą, by zwyciężyła miłość w duszy nad egocentryzmem. To znaczy, by w duszy zwyciężył Bóg. Najlepszym sposobem walki jest oddanie Bogu siebie i swej woli, by On tą walkę prowadził. Wtedy cały wysiłek polega na zawierzeniu, dziękczynieniu i przyjmowaniu z miłością wszystkiego i wszystkich, jako okoliczności uświęcenia dawanego przez Boga. Dlatego droga dziecięctwa Bożego, dziecięcego oddania się, jest najkrótszą drogą do świętości. Tak zwane sytuacje trudne, ludzie trudni, klęski, są szansą dla rozwoju i świętości duszy, a także są sprawdzianem tej świętości. Wszelkie prześladowania, z jakimi w swym życiu spotykali się święci, były okolicznościami, dzięki którym stali się oni świętymi, bo nie było w nich buntu i ucieczki. Piątek 16.390 G8. Człowiek jest niczym, jest o tyle, o ile pozwoli, że ja jestem w nim. Dałem ciało i krew, abyście byli mną, wszyscy, którzy przystępujecie do stołu ofiary. Sobota 17 marca 1990 roku. G8, 3. Opatrz na każdego człowieka moim spojrzeniem, jakie ukazałem Ci, spojrzeniem cierpiącej miłości, która umiera, by go ratować dla życia prawdziwego. Dotykaj ich duszę moją miłością i moim miłosierdziem, by ocaleli, by wlać promień życia Bożego w ich wnętrza. Czyń to, by Twoje życie było owocne, byś wiele owoców zrodziła dla nieba. Nie myśl o czynach zewnętrznych. Twoim czynem jest siać zbawienie w duszach moim spojrzeniem miłości cierpiącej za nich. Ja jestem tym spojrzeniem, i uwierz mi, że wiele stanie się dzięki niemu. Twój ból miłości to ból rodzenia dla miłości. Każdego, kogo obejmiesz tym spojrzeniem serca, porodzisz dla mnie na wieki. A tych, którzy już są moi, porodzisz dla świętości. Amen.
MT 22:37-40 Największe przykazanie. N 18 marca 1990 roku. G 18:30 Moje słowa są oknem, przez które możesz zobaczyć świat ducha. Ja jestem tym światem. Poza mną jest nicość i grzech. Spoglądaj przez to okno często. Gdy się wpatrzysz, dostrzeżesz wiele i poznasz wiele. 18. Słowo pouczenia. Modlitwa jest spoglądaniem przez okno słowa. Jest patrzeniem we mnie. Patrząc we mnie dostrzeżesz wprawdzie wszystko, co stworzone i swych braci też. Wszystko, co istniało w czasie i przestrzeni, co istnieje w ludzkiej teraźniejszości. Oddałem za ocalenie dzieci moich więcej niż moje ciało. Oddałem moje zmartwychwstanie w Eucharystii. Wtorek 20 marca 1990 roku. G 13:3 O nie patrz w siebie tylko we mnie, to cię uzdrowi. Oświetlam twoją zranioną naturę, abyś przylgnęła do rany mojego serca, skąd płynie krew twojego oczyszczenia i uświęcenia. Ukryj się tam, aby twoja grzeszność wybielała jak śnieg. Czas, w jakim żyjesz w ciele, dany jest dla twego oczyszczenia, odzyskania świętości pierwotnej. Leczenie zaczyna się od wydobycia na światło. Potem jest już tylko zabliźnianie ran. I nabieranie sił do przyjęcia następnego odkrycia zła i następnych zranień. Tak będzie cały czas, aż do progu nieba. Jeśli nie wystarczy ci samozaparcia, by wszystko przyjąć tu, resztę uleczę w czyśćcu, ażebyś mogła wejść do nieba z czystym sercem, bo inaczej nie jest to możliwe. Czwartek 22 marca 1990 roku. G 6:50 Niech cię nie obchodzi kapłan, który sprawuje moją ofiarę. Nie obserwuj go, nie ocenia. Nie wybieraj sobie ofiary, którą sprawuje kapłan ulubiony przez ciebie. Nie dla niego tam idź. Przychodź tylko dla mnie, dla dokonania daru z siebie na ołtarzu i przyjęcia mojego daru w komunii. Sercem swoim i duszą dostrzeż mnie, moją świętość, moją miłość i mój ból. Kochaj i wynagradzaj jak ja. Kochaj i wynagradzaj tym żarliwiej, gdy odczuwasz ból mój powiększony przez niedbałe sprawowanie mojej ofiary. Kochaj i wynagradzaj brak miłości u tego, który dotyka moje ciało i pije moją krew. Nie oceniaj. Nie porównuj. Ucisz łzami swojego serca ból mój i osłoń miłością miłosierną duszy twej mojego syna, który mnie rani. Niech pała twoje serce i niech milczą twoje usta. I proś i błagaj w skrusze, bym wybaczył, gdy on nie wie, co czyni i gdy nie wiesz, co czynisz, sprawując w sercu swoim w rozpraszaniu i niedbałości ofiarę moją. Przepraszaj za siebie i za braci twoich i wynagradzaj cierpienie moje w was. Dziecko moje, bądź mi Magdaleną, Janem i matką moją, gdy oddaję ciało moje i krew mogą za życie wasze. Za wasze zmartwychwstanie. Wtorek 3 kwietnia 1990 roku. G 7:30 Ja walczę w duszy każdego człowieka o jego duszę i jego szczęście wieczne. Bronią waszą, ludzi, jest wolna wola. Mają bronią jest miłość.
Wasza wolna wola codziennie skazuje mnie na różnorakie poniżenia i męki. A szatani, z którymi w tym współdziałacie, najczęściej nieświadomie zadają mi rany. Ja nie bronię siebie. Bronię duszy i by ją osłonić, wystawiam siebie na uderzenia. Bronię każdą duszę wszelkimi sposobami. Pragnę bronić łagodnie i prowadzić łagodnie. Ale gdy dusza wyrywa się i walczy o swoją własną zgubę, używam środków drastycznych i pozwalam, aby zakosztowała kontaktów ze złem, do którego tak ślepo dąży. Wtedy jest wielkie cierpienie ukrzyżowania duszy wraz ze mną w jej własnym wnętrzu. I wtedy, gdy to przyjmuje i przejrzy, rodzi się jej zmartwychwstanie do życia. Ja w niej zmartwychwstaję, bo ja jestem życiem jedynie. Ale jest też tak, że nie jedna dusza wygrywa tą walkę o nią samą, i ta wygrana jest jej śmiercią i moją śmiercią w niej bez zmartwychwstania. Śmiercią miłości, a więc piekłem, nieraz na czas jakiś, nieraz na wieczność całą. PS 127, od 1 do 2 pomyślność pochodzi od Boga. PS 128, od 1 do 6 szczęście rodzinne bogobojnych. Poniedziałek 9 kwietnia 1990 roku. G22, 50 dotknęła cię niesprawiedliwość ludzka. Popatrz, jak łatwo jest wyrządzić krzywdę, oceniając coś, gdy zna się tylko małą cząstkę i to zniekształcającą czyimś kolejnym osądem. Popatrz, jak ludzie wydają wyroki, przypisując sobie pełnię rozeznania. Ucz się tego niedowierzania sobie i niedowierzania ludzkim osądem, ponieważ nigdy nie są oparte o pełnię prawdy. Ty też nie jesteś w pełni sprawiedliwa, bo nie znasz wszystkich uwarunkowań czyjegoś działania i intencji, jakie kryje jego serce. Bądź więc ostrożna, mówiąc o innych, i powściągliwa w mówieniu w ogóle. 19. Alicja Lęczewska. Tak wiele zła i zamętu czyni język za mało kontrolowany i zdyscyplinowany. Przyjrzyj się Maryi. Wiele wiedziała i doświadczała i wiele milczała wobec ludzi, a wszystko składała przede mną. Ty czyń podobnie, bo dla tych, którzy pragną podtrzymać swoją rację, twoje argumenty są niczym, a wręcz przeciwnie, pobudzą ich do ostrzejszych wystąpień i agresji, może. N. 15 kwietnia 1990 roku. G14, 3. O bardziej ukazuje się miłość i oddanie, gdy jest się z kimś w jego cierpieniu niż w jego radości. W jego klęsce niż w jego zwycięstwie. Widzisz, do zwycięzcy wielu się garnie, do przegrywającego tylko ten, kto prawdziwie kocha. Wtorek 17.49 o. G. Godzina 5.10. Znak zewnętrzny moich ran jest nikłym odbiciem zranienia, bólu i agonii serca, zanim zostanie przebite, by wypłynęły z niego krew ofiary i woda odkupienia. Nie zapominaj o tym, że ty widzisz niewiele, a czasem nic z tego, rzeczywiście jest, powstaje i tworzy się. Zanim coś nabierze kształtów widzialnych dla oczu, długo musi rosnąć w ukryciu w sercach, by wykwitnąć na zewnątrz swym pięknem. Esier 25 kwietnia 1990 roku. G7, 2. O miłość i oddanie się Bogu, realizuje się przez miłość i oddanie się ludziom. G. Godzina 22.30,
Podczas mszy świętej po zewnętrznej ściance kielicha spłynęła łza, po konsekracji, tuż przed podniesieniem kielicha. Nie wiem, co to znaczy. Wszystko na stole ołtarza było żywe, jakby poruszające się i emanujące na zewnątrz drżeniem świateł. Odczułam słowa, na ołtarzu eucharystycznym podczas ofiary skupia się energia, moc stwarzająca i podtrzymująca życie milionów istot. Ukryta przed okiem ludzkim moja święta moc. Ukryta, aby dać możliwość zasługi wiary i ufności. Błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą. Którzy nie odczuwają, a pełni są wdzięczności i uwielbienia, którzy nie doznają, a pragną ukochać całym swoim ludzkim sercem. Błogosławieni są, którzy trwając w ciemności wiary pełni są światła i rozsiewają je na zewnątrz. Błogosławieni, którzy nie dostrzegają, a jednak widzą. W moim kielichu jest tylko moja krew, są też łzy matki i łzy tych wszystkich, którzy współofiarują się ze mną i piją z mojego kielicha ofiary zadośćuczynienia. FLP 2:5:11 To drżenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. Była to też moja łza, nad światem dążącym do samunicestwienia. Wołam i płaczę w milionach serc dzieci moich, pomóżcie powrócić do życia braciom waszym. Pomóżcie waszymi łzami otrzeć moje łzy i łzy mojej matki, królowej świata. Esier 9:9o G9, 40 Gdy stajesz do modlitwy przede mną, gdy zwracasz się swym sercem do nieba, brama niebios stoi otwarta przed tobą, a ty jesteś w niej. I będąc jeszcze na ziemi uczestniczysz w życiu świętych i w życiu Boga samego. Dusza twoja jest w niebie, w łonie Ojca, który stworzył niebo i ziemię i wszystkie istoty żywe. Jesteś wtedy karmiona światłem Ojca niezależnie od tego, do kogo z mieszkańców nieba się zwracasz. Wszystko, bowiem żyje i istnieje w Ojcu i On jest jedynym dawcą życia, które istnieje. Gdy stoisz w modlitwie na progu nieba przez ciebie płynie błaganie i ból świata i przez ciebie spływa miłosierdzie Boże na ziemię. Każda modlitwa jest wymianą nędzy świata na miłosierdzie Boże. Jest kanałem, dzięki któremu ta wymiana istnieje. Czystość i świętość twej modlitwy sprawia, że kanał jest drożny. Że Bóg może zetesyłać swoje łaski przez ciebie i zalewać świat miłością swoją. I oczyszczać, i zbawiać, i przemieniać świętością Trójcy Świętej. Dzięki modlitwie ocalone będzie to, co oddasz Bogu, trwając przed Nim. 20. Słowo pouczenia. N13:90G23:40 Dziecko moje, jeśli kiedykolwiek wzywałem Cię do współuczestniczenia w mojej drodze krzyżowej i do ukrzyżowania, to zawsze było to wezwanie do pełni uczestniczenia w miłości. Krzyż jest nie tylko znakiem cierpienia, jak rozumie większość ludzi. Krzyż jest przede wszystkim znakiem miłości. Miłości tak wielkiej, że gotowej przyjąć śmierć fizyczną dla pełni życia w miłości. Ciężarem i dosłownym cierpieniem jest tylko krzyż odrzucany, przyjmowany z konieczności, z niechęcią i oporem. Bo przecież życie na ziemi zawsze jest wpisane w krzyż, ale od sposobu przyjęcia tego krzyża zależy, jaki on będzie, czy będzie tylko cierpieniem, czy przede wszystkim miłością we mnie.
Krzyż przyjęty z miłością dla miłości jest upojeniem miłością tak wielkim, że cierpienie i trud zadawane naturze człowieka nikną w bezmiarze miłości przenikającej duszę. O ileż większa była we mnie miłość niż cierpienie, skoro spowodowała odrodzenie życia w zmartwychwstaniu. O ileż większa jest radość zjednoczenia ze mną w ukrzyżowaniu, niż człowieczy ból dotykający tego, co cielesne. Wiele z tego, co dotyczy człowieczego życia na ziemi, wygląda inaczej, gdy patrzeć na to z nieba oczyma duszy ufającej Ojcu. Sobota 23 czerwca 1990 roku. G22.5 Ja nie daję łaski dlatego, że ktoś zasługuje. Nikt z ludzi nie zasługuje wystarczająco na to, co otrzymuje. Daję wówczas, jeśli ktoś pragnie przyjmować, ma je łaski i przyjmuje drogę, jaką go prowadzę, by uzdolnić do służenia tymi łaskami. Droga prowadząca do znaczących i wielkich łask mających szerokie znaczenie, jako znak mojego działania jest bolesna i trudna, bo potrzeba głębokiego oczyszczenia duszy i ciała, by łaska moje nie została użyta na własną chwałę, gdyż to prowadziłaby do zguby zamiast do świętości. Dlatego, gdy ktoś pragnie całkowicie oddać mi siebie na służbę, gdy pragnie charyzmatów i łask potrzebnych do wypełnienia tej służby, to musi być otwarty na wszelkie moje sposoby przygotowania go. Moja łaska obejmuje także siły potrzebne do heroicznego trwania i ufności. Daję je, gdy moje dziecko pragnie ponad wszystko wiernie mi służyć i wypełniać moją wolę. Gdy pragnie kochać jak ja ukochałem. Nie myśl o swej niegodności, a tym, że nie zasługujesz. Raduj się, bądź wdzięczna i w uniżeniu służ moimi darami, aby rosło Królestwo Miłości. Poniedziałek 25 czerwca 1990 roku. G7.10 Nie lękaj się trudu i bólu drogi oczyszczenia. Twoja otwartość na nią to jedyny warunek do zjednoczenia ze mną i ubogacania przeze mnie. O świętości decyduje przyjmowanie drogi oczyszczenia, ja prowadzę. Niewielu jest świętych, bo niewielu chce przyjąć trud i cierpienie oczyszczające, tak wielu poprzestaje na zwykłych łaskach, bo uciekają od krzyżowej drogi prowadzącej do świętości, od cierpień wewnętrznych i zewnętrznych, tyglem wytapiającym złoto. Czwartek 12 lipca 1990 roku. G. godzina 6.50 Przyjęcie moich darów tu na ziemi wymaga zapierania się tego wszystkiego, co wiąże z grzechem buntu przeciw swemu Stwórcy, co przeciwstawia się uległości. Nie sądź, że ktokolwiek wypracował w sobie świętość. Owszem, wielu usiłowało ćwicząc się w czynach moralnych i cnotach, by osiągnąć świętość. Jeśli to czynili z miłości do mnie i jeśli byli miłosierni wobec braci swoich osiągnęli ją. Ja miałem otwarte drzwi ich duszy i mogłem budować w nich świętość. Jeśli jednak ktoś pragnie być święty, by zaspokoić swoją żądzę górowania nad innymi, prowadzę go do świętości przez upokarzające oczyszczenia. Przez ból i trud, które są konieczne do ukształtowania w nim pokory, prostoty i miłosiernego spojrzenia na współbraci. Jeśli starcza mu samozaparcia to przyjąć ociąga to, do czego jest powołany. Wtedy mogę wypełniać jego duszę czystą miłością. Ja buduję świętość każdego dnia tworząc kolejne sytuacje urabiające duszę,
by była coraz bardziej otwarta na przyjęcie moich darów i by była otwarta dla bliźnich i dzieliła się z nimi moimi darami. Przez duszę płynie wtedy nieustający strumień miłości, po którym wznosi się ona do nieba, i po którym niebo zestępuje na ziemię, by ogarniać innych. 21. Alicja Lęczewska. N 29 lipca 1990 roku godzina 10:20. Nie ulegaj złudzeniu, że kochać to być blisko, obdarowywać sobą i rzeczami materialnymi, odciążać w trudzie codziennym i schlebiać. Tak pojmowana miłość przynosi krzywdę, bo okłamuje i ciebie i innych, i zamyka na bogactwa duchowe, wieczne, jakie ja mam dla każdego, a które każdy powinien osiągać drogą wyrzeczeń, modlitwy i ofiary w takim trudzie codziennego życia, jaki jest jego udziałem, tym trzeba pomagać, bo miłość to pomoc w drodze do zbawienia i do świętości, a nie szukanie zadowolenia w życiu doczesnym. Taką miłość pokazałem moim życiem i pokazała ją Maryja, tak wygląda miłość czysta. Piątek 31 sierpnia 1990 roku. Godzina 20:20. Życie pustelnicze to stan duszy, a nie warunki zewnętrzne. Owszem, warunki zewnętrzne pomagają, ale jednak nie stanowią o tym. Dusza pustelnicza, to dusza pogrążona we mnie w nieustającej modlitwie i intymnym obcowaniu, dla której warunki zewnętrzne nie są istotną przeszkodą. Żarliwość miłości i oddania zwyciężają wnętrze, które jest pustelnią tylko dla mnie dostępną. Pustelnią wypełnioną tylko ciszą i miłością niezależną od świata zewnętrznego, bo wszystko, co zewnętrzne, tonie w tej ciszy i miłości. Najpierw staraj się o ten stan świadomie i wszystko, co dociera do ciebie przez zmysły, zanurzaj w pustelni swej duszy, uspokajaj i poddawaj memu miłosnemu spojrzeniu. Potem łaska moja zdominuje twoją świadomość i stan ten będzie w tobie trwał nieprzerwanie. A na zewnątrz będzie wypływać z ciebie światło pokoju i miłości miłosiernej. I nikt cię już zranić nie zdoła, ani mnie zaniepokoić. Bądź moją pustelnicą przebywającą we wnętrzu świątyni twej duszy i adoruj tam nieustannie miłości twojego oblubieńca. Potrzeba dusz tak oddanych mi, abym w nich mógł żyć wśród ludzi i błogosławić imienia. Pierwszą taką duszą była Maryja. Potem byli święci, w których świat rozpoznawał mnie. Teraz pragnę ciebie i innych, w których płonie moja miłość zapalona przez Ducha Świętego, by zbawić wielu. Nie lękaj się swojej słabości. Ważne jest tylko twoje pragnienie i przyjmowanie drogi, jaką cię prowadzę. Kor 13:11. Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. N 16 września 1990 roku. G 9:45. Twój Karmel i twoja pustelnia do obcowania intymnego ze mną jest w twojej duszy. Tam jest kaplica Najświętszego Sakramentu, gdzie jestem żywy i spragniony twej adoracji. Przychodź tam do mnie w każdej chwili, gdy wolna jesteś od działań zewnętrznych. Przychodź, gdziekolwiek jesteś i zanurzaj się w miłości, która zawsze cię pragnie i zawsze jest ci oddana. I przynoś w sercu swoim tych wszystkich, których pragniesz uszczęśliwić,
i o których się troszczysz. Przynoś wielu, także tych, których pokazuje Twym oczom i Twojemu sercu. Twemu wytchnieniu od trudów i aktywności zewnętrznej, nie jest potrzebny czas tylko ja. Nie czas dla Ciebie tylko czas dla mnie, a taki czas jest zawsze. Zawsze znajdziesz odpocznienie w sercu moim, gdy się w nim zanurzysz. Wtedy ja dam odpoczynek i siły, i radość Twemu ciału i Twej duszy. Euka 9:29. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmieniła, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Poniedziałek 17 września 1990 roku. G10, 45. Nie ogarniesz swym rozumem istoty miłości, ale pragnieniem serca możesz ogarnąć i przyjąć. N 23 września 1990 roku G. godzina 23:45. Ofiara to rany, to zgoda na przyjęcie ran. I nie dziw się, że odczuwasz to, co ja odczuwałem w obcowaniu ze światem. To, co odczuwałem wtedy, odczuwam dziś w ludziach, którzy mi się ofiarowali. Ofiara jest jedna. Ta sama, którą ja złożyłem, składasz ty. Te same są rany. Uczestniczysz w moim misterium życia i śmierci, w moim misterium ofiary. 22. Słowo pouczenia. Trzeba, abyś stała się wyjałowiona ze wszystkiego, jak opłatek, który stanie się hostią gotową do konsekracji. Trzeba, abyś była tak naga, tak prosta i tak biała, pozbawiona jakiegokolwiek zabarwienia sobą czy światem. I tak bezwolna wobec mnie jak rzecz. Wtedy odemówię moje błogosławieństwo nad tobą i będzie przeistoczenie. Ja ciebie będę konsekrował. Abyś była dla innych jak hostia. Nie ochraniaj siebie. Pozwól się zniszczyć i zużyć jak hostia w komunii.